Dzień dobry, nazywam się Maria Kowalczyk i jestem redaktorką współpracującą z Vogue Polska i dzisiaj spotykamy się na wyjątkowej rozmowie z wyjątkowymi ekspertkami. Moimi gościniami są dziś dr Iwona Stankowicz, która jest członkinią Board of Derms L'Oréal Paris, a także specjalistką dermatolog i właścicielką kliniki Dermea w Warszawie. I drugim moim gościem, moją gościnią jest Angelika Grabowska, kosmetolożka i skin influencerka, a także autorka 3 e-booków dotyczących pielęgnacji skóry. I naszym dzisiejszym tematem jest pielęgnacja jako prewencja przed pojawieniem się oznak starzenia. Czy można mówić o skórze w kontekście wieku? Można mówić o skórze w kontekście wieku, ale też można o niej tak nie mówić, tak? To jest dosyć indywidualne. W różnym wieku musimy sobie włączać różne składniki aktywne i o tym musimy pamiętać, ale jeżeli mamy zadbaną osobę, która skórę pielęgnuje, która dba o wszystko, wie jak z tą skórą postępować, no to też może mieć lat 50, a jej skóra może wyglądać na 35. To jest bardzo dobra wiadomość. Tak, tak. A jak interpretuje pani doktor hasło starzenie się z godnością? Czy to jest takie spokojne przyglądanie się tym procesom, czy jednak reagowanie na zmieniającą się kondycję? Ja nie jestem Polką, a mieszkam tutaj już trochę i to hasło prześladuje mnie od jakiegoś czasu. Zastanawiam się nad tym od dawna. No, czy starzeć się z godnością to oznacza, że ja się mam pogodzić z tym, że mam wiotką skórę, przybarwienia na buzi, zmarszczki, rozszerzone pory i siwe włosy? Czy jednak starzeć się z godnością to znaczy, że owszem, mam to wszystko, jakoś to akceptuję, ale coś z tym robię i robię coś dla siebie, dbam o skórę, dbam o włosy, dzięki czemu czuję się lepiej, lepiej wyglądam i właśnie wtedy starzeję się z godnością. Czy są jakieś takie właśnie procesy starzenia, które się pojawiają jako pierwsze zawsze, jakby niezależnie od tego, jak o siebie dbamy i w jaki sposób pielęgnujemy skórę? Oczywiście, my uważamy, dermatolodzy, że nasza skóra zaczyna się starzeć już od 25 roku życia. Najczęstszym objawem starzenia na początku jest suchość skóry. Taka osoba 25+, tego najczęściej nie zauważa, ale to są bardzo drobne zmarszczki, najczęściej w okolicach oka, wynikające głównie z skóry. Jaki jest twój sprawdzony sposób, żeby ta skóra była wypoczęta tak jak dzisiaj, jak cię obserwujemy? Dzisiaj ja zawsze polecam sen. I uważam, że to jest absolutna podstawa. Ja wiem, że to może brzmieć trochę banalnie, ale bez snu najlepsza pielęgnacja nie da rady. I owszem, jeżeli jedną noc się nie wyśpimy, no to w porządku. Tylko te 8 godzin jest naprawdę kluczowe. Pani doktor, mówimy cały czas o wieku i o stylu życia, o śnie, o wypoczynku, ale też o składnikach. Czy uważa pani, że powinno istnieć takie kalendarium, kiedy wprowadzamy je w stosunku do wieku? Są takie sztandarowe składniki aktywne nasze, dermatologiczne, bez których nie funkcjonujemy. Kwas hialuronowy, który powinniśmy zacząć uzupełniać jak najwcześniej, czyli 20-25 lat, to ten kwas hialuronowy powinien się znaleźć w naszej pielęgnacji, bo musimy zadbać o to, żeby ta skóra była nawilżona odpowiednio. W wieku lat 30 takim absolutnie mustem jest retinol według mnie. Oczywiście antyoksydanty. Antyoksydanty są dla każdego i powinniśmy je włączyć sobie jak najwcześniej. Je stosujemy w ciągu dnia po to, żeby walczyć z wolnymi rodnikami, ale również wieczorem, bo te antyoksydanty w porze nocnej, wtedy kiedy się regenerujemy, wspomagają tą regenerację. No i nie możemy oczywiście zapominać o kremie z filtrem, tak? Musimy się chronić od światła słonecznego przez cały rok i przez cały dzień, niezależnie od pory roku. Czy pani doktor uważa, że stres oksydacyjny to jest temat całoroczny, czy to jest temat sezonowy i jak to się ma w stosunku do używania kremów z filtrem? Ten stres jest problemem całorocznym i całodziennym w zasadzie, całodobowym nawet można powiedzieć, bo nawet w nocy się może coś takiego dziać. Ten stres oksydacyjny spowodowany jest wolnymi rodnikami. One działają tak, że uszkadzają DNA komórek i są odpowiedzialne za stan zapalny, za różnego rodzaju podrażnienia i oczywiście za przedwczesne starzenie. Dobrze jest stosować antyoksydanty rano przed nałożeniem kremu z SPF, dlatego że to będzie wzmacniało ochronę, no i też przed wolnymi rodnikami.
Właśnie, Angeliko, a jak już zaczęłaś ten temat, to czy masz taką zasadę, której jesteś zawsze wierna i którą mogłabyś polecić a propos pielęgnacji właśnie mieszkanki dużego miasta? Tak. Czytałam w ogóle bardzo ciekawe badania na temat zanieczyszczenia powietrza i okazuje się, że zanieczyszczenie powietrza wpływa na trądzik, powoduje trądzik. I jest taka rada, którą dałam mojej koleżance, do której sama się stosuję, żeby zawsze coś na tej twarzy mieć. Ale co jest dla mnie ważne, to jest wieczorne oczyszczanie. Niezależnie od tego, czy ja miałam makijaż, czy nie miałam, zawsze wykonuję taki pierwszy etap demakijaż po prostu dnia. Czyli używam płynu micelarnego, żeby zmyć SPF, czy też oleju, żeby zmyć SPF i dopiero później myję skórę. Więc to jest według mnie najważniejsze, oczyszczanie i SPF. Angeliko, a co myślisz o Celrenew Midnight Serum L'Oréal Paris? Czy coś Cię zaskoczyło w tym kosmetyku? Zaskoczyła mnie konsystencją, która jest bardzo lekka. I to jest ciekawe, bo tam jest mnóstwo składników aktywnych. Gama antyoksydantów, a mimo to szybko się wchłania. No i to też jest dobre uzupełnienie całej gamy Celrenew, bo mamy serum, ale jest też krem na nos, krem na dzień, no i SPF. Zatem mamy wszystko, to się bardzo dobrze uzupełnia. Czy te poszczególne składniki aktywne dostosowuje się do typu cery właśnie, czy dostosowuje się do kondycji? Jak ty byś to jako kosmetolożka określiła właśnie? Jak byś je aplikowała, komuś byś je polecała? Ja myślę, że polecałabym je po prostu każdemu, bo to są tak podstawowe składniki, które każdy powinien mieć w swojej pielęgnacji, w mojej ocenie. I myślę, że niezależnie tak naprawdę od wieku. On ma nazwę Midnight Serum, ale tak naprawdę nie zrobimy też błędu, jeżeli to serum zastosujemy w ciągu dnia. A teraz mam zupełnie inne pytanie do obu moich ekspertek. L'Oréal ma takie hasło, L'Oréal Paris, jesteś tego warta. I w tym haśle zawiera się masę różnych rzeczy i marka L'Oréal Paris słynie z tego, że ma wyjątkowe ambasadorki i chciałam każdą z Was zapytać, czy macie taką swoją ulubioną ambasadorkę i za co ją cenicie? Dla mnie to jest Kate Winslet. I po pierwsze oczywiście jest piękną kobietą, ale myślę, że to jest bardzo oczywiste, że każdy to zauważy. I jej cera jest przepiękna. Ale rzecz w tym, że oprócz tego, że jest piękną kobietą, to jest kobietą, która ma coś do powiedzenia, ma coś do przekazania, jest ambitna i zajmuje się wieloma rzeczami naraz. Dla mnie jest to nasza polska ambasadorka, czyli Grażyna Torbicka. Uwielbiam ją i bardzo ją cenię za to, jak wygląda, kim jest i za jej konsekwencje właśnie w tej pielęgnacji i w tym, co robi przez całe swoje życie. Jak zamieszkałam w Polsce w drugiej połowie lat 80., to były ciężkie lata dla Polski. Mieszkałam tu z rodzicami i mój tata wpatrzony był w Grażynę Torbicką, która wtedy zaczynała swoją karierę i zawsze powtarzał, patrząc na nią, no i jak tu nie kochać Polskę? No to piękna klamra, bardzo piękna. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę naszym ekspertkom i po więcej beauty treści zapraszam na vogue.pl. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.